Przepraszam, jak każdy chciałem powiedzieć. Taki, rozumiesz, synek? No taki długi interwał. Możesz pożyć jak ćma. Jeden dzień i cię nie ma, bo o tobie zapominają. Możesz, wiesz, też kilka lat, jak jesteś dobry i nie dasz zabić się gazetą. Ale możesz w klatce napisać historię i stać się legendą. Panie Eryku, proszę opowiedzieć o swoim bohaterze w filmie Underdog. W kogo się pan wciela? Czy się wciela? Znaczy, no, podobno z filmu wynika, że jest to zawodnik MMA. I teraz, czy jest to uprawdopodobnione przez Eryka Lubosa? Mam nadzieję. Zmierzenie się z wyzwaniem pod tytułem zawodnik MMA w naszych czasach to już jest wyzwanie. To mnie trochę przeraża. Co cię przeraża? Przemoc. To nie jest przemoc, to jest sport. I co, nie brakuje ci tego? Czego? Walki. Więc mam nadzieję, że się udało. Znaczy ja widziałem, udało się. Starałem się tak zrobić, żeby Mamet się nie wstydził, że musi grać z takim jakimś, tym, kimś, kto, co to baletmistrz jest bardziej, nie, bo co on tu, więc to mam nadzieję, że Mamet jest zadowolony z konfrontacji. Mamet powiedział panu, że pan to prawdziwy wariat, więc jak się układała ta współpraca na planie i jak się pan przygotowywał do takiej roli? Ja powiem tak, że obserwowanie właśnie Mameta w jego naturalnym środowisku, czyli w oktagonie, czyli w klatce, to jest rozkosz. I to, jak on podchodzi do tego, jak on rozkręca się, tak? Tylko że trening trwa 2 godziny, a plan 12. I Mamet się nie że zdziwił, tylko naprawdę powiedział, że po tych 3 dniach, pełnych 3 dniach walki w klatce, on był bardziej zmęczony, powiedział, że 6 dni następne leżał, ale teraz ja nie mogę mówić za niego, bo myśmy mieli dalej zdjęcia. I potem była jakby sekwencja treningowa. I przyznam wam, że jakby adrenalina działa, tak, do pewnego momentu. I zauważyłem już po 10. dniu zmagań fizycznych z samym sobą, z treningami, z walką w klatce, nie mogłem na linę wejść, nie mogłem. Plecy odmówiły posłuszeństwa. Więc jakby pierwsza połowa dni, znaczy połowa planu zdjęciowego, pierwsza połowa, to była masakra fizyczna. I potem ja już miałem łatwiej, bo już nie musiałem kłamać, ani udawać, ani grać. Byłem tak za przeproszeniem, że już mi było wszystko jedno. I oni tam sobie niech se grają, a ja tak tylko będę funkcjonował. I to bardzo dobra kolejność. Odwróciliśmy kolejność. Maciek z doświadczenia wiedział i jakby była oczywiście długa strefa przygotowań na Rydgiera w KSW Gym z trenerami, sparingami, z zajęciami. Ja nie jestem parterowcem. Trzeba było jednak, miałem wcześniej styczność, ale ja tak nie lubię tego parteru. Nie wolę te dynamiczniejsze rzeczy. I Maciek wiedział po prostu, że jak my wejdziemy odwrotnie, kolejność, zaczniemy grać dramat psychologiczny i tak dalej, potem będziemy to przeżywać, to już nie będzie sił na sekwencję fizyczną. No i odwrócił kolejność i zadziałało. A pytanie było, jak się wciela? Nie miałem czasu się wcielać. Sonia to jest... Ja go znam. To nie jest jakaś tam zwykła walka. To ma być zwieńczenie twojej kariery. Kogo chcesz? Kosę. Nie możesz na niej zawalczyć z zaćpanym śmieciem. Kosę nie jest śmieciem. Jesteś mi to winien. Nic ci nie jest to winien. Porwali Sonię. Co? Nie wiem. Wypuść dziewczynę, proszę. Znajesz, to ja dostał zamian. Wojownika. Mam być twój? Underdog jest właśnie reżyserskim debiutem Macieja Kawulskiego, współwłaściciela KSW. Jak się z nim współpracuje i jaką miał wizję na ten film?
Proszę pana, ja myślę, że to jest oficjalnie jego debiut, a on już od 15 lat, tak jak wymyślili KSW i z Mamedem, i z Jurasem, tak, i z Materlą, z Michałem, przepraszam, bo to jakby nie, że on to reżyserował, tylko przyglądał się, musiał przejmować materiały, miksował to. Stworzenie w ogóle jakby gal, tak? To już jest reżyseria. Więc to jest oficjalny debiut reżyserski filmu fabularnego Maćka. Maciek to ma we krwi, decyzyjność to się nazywa. On jest decyzyjny i podejmuje błyskawicznie decyzje na bazie scenariusza. To tak, to może tak wyglądać, to tak wygląda, to tak. Już. Czego widzowie mogą spodziewać się po filmie Underdog? Proszę pana, dobrego kina gatunkowego, którego brakuje w tym kraju. To nie jest tak, że robimy komedię, to mamy być śmieszni. Teraz robimy film o MMA, jesteśmy groźni. Nie. Właśnie na odwrót. Na tej zasadzie, że trzeba złamać ten stereotypowy jakby wizerunek, że to będą teraz chodzić, będą się naparzać, będzie chłop, łamą. Nie. To jest o ludziach, którzy zajmują się tym sportem. To jest najważniejsze.